Czasem zwykła codzienna sytuacja, zwykły, normalny dzień, w pewnej nieoczekiwanej chwili może zmienić się w największy koszmar. Nieoczekiwany rozwój wydarzeń może przydarzyć się każdemu z nas. Zwykły dzień, gdy wracasz do domu i niczego złego się nie spodziewasz, a jednak nie docierasz do miejsca docelowego. Witam, nazywam się Dawid Wojtas. Jest to pierwszy odcinek mojego podcastu Śladami zbrodni. Zapraszam do odsłuchania odcinka pod tytułem Droga przez las. 17-letnia Barbara wracała autobusem ze szkoły. Nic nie wskazywało na to, że będzie to jej ostatni przejazd i ostatni przystanek, na jakim wysiądzie. Dziewczyna po wyjściu z autobusu kierowała się prosto do domu leśną drogą. Prawdopodobnie właśnie w tym miejscu doszło do ataku napastnika i jej śmierci. Gdy dziewczyna nie wróciła na noc do domu, matka zawiadomiła milicję o zaginięciu córki. Jeszcze nie wiedziała, z jaką prawdą będzie musiała się zmierzyć. Jej ciało zostało odnalezione po kilku dniach. Rozpoczęło się dochodzenie, typowanie podejrzanych osób, które mogły dopuścić się tej zbrodni. Mirosław C. był jednym z podejrzanych morderstwa Barbary. Śledczy przesłuchali pasażerów regularnie jeżdżących na tej trasie. Znalazła się tam wzmianka o tajemniczym mężczyźnie ubranym w brązową połyskującą kurtkę. Na widok ludzi uciekał i chował się w pobliskim lesie. Jednak same te wzmianki o brązowej kurtce czy dziwnym zachowaniu mężczyzny nie wiązały Mirosława bezpośrednio ze śmiercią Barbary. Jednak stał się podejrzany ze względu na swoją przeszłość. Miesiąc przed morderstwem wyszedł z więzienia po 12 latach odsiadki. Dlaczego przebywał w areszcie? By odpowiedzieć na to pytanie, będziemy musieli się przenieść trochę w czasie. W 1971 roku, mając zaledwie 19 lat, zamordował i zgwałcił 15-letnią dziewczynę. Skazano go na karę śmierci, jednak po apelacji wyrok został zmieniony na 25 lat pozbawienia wolności. Po 12 latach wyszedł z aresztu i niecały miesiąc później doszło do podobnej zbrodni. Przypadek? Mirosław stał się głównym podejrzanym śmierci dziewczyny. Przesiedział w areszcie kilka tygodni, jednak milicjanci nie znaleźli wystarczających dowodów popełnienia zbrodni przez podejrzanego i byli zmuszeni go wypuścić. 20 grudnia 1983 roku prokurator wojewódzki umorzył śledztwo. Milicjanci jednak nie chcieli tej sprawy tak zostawić. Szukali informacji, poszlak. Dotarła do nich nawet informacja o chwaleniu się przez podejrzanego dwoma gwałtami i morderstwami współwięźniowi. Nadmienię, że Mirosław trafił za kratki za drobne przestępstwo, czym złamał warunki przedterminowego zwolnienia z aresztu. To jednak zbyt mało, by móc postawić zarzuty. W ten sposób ta sprawa została odłożona. Jednak jak się okazuje, nie na zawsze. Kolejne lata mijały, a wraz z nimi rozwijała się nauka, metody badania śladów i materiałów dowodowych. Milicjanci spisali się. Materiały z tamtej sprawy były bardzo dobrze zabezpieczone. Dzięki temu można było wykorzystać nowoczesne narzędzia, laboratoria i jeszcze raz przyjrzeć się tej sprawie. Zagadka została rozwiązana dzięki badaniu DNA. Już nie było wątpliwości, kto popełnił tą straszną zbrodnię. Mirosław nie mógł się spodziewać, że po 27 latach od dokonanego morderstwa śledczy go odnajdą. Przez ten czas zdążył założyć rodzinę, ułożył sobie życie na nowo. Prawdopodobnie już dawno zapomniał o dokonanych zbrodniach i wierzył, że sprawiedliwość go nie dosięgnie. Rodzina zamordowanej przez 27 lat nie znała sprawcy. Nie mogła zaznać spokoju wymierzenia sprawiedliwości na zabójcy Basi. Tyle lat bez określenia sprawcy i wymierzenia kary za popełniony czyn. Dzięki powrocie do tej sprawy sprzed lat można było skazać mordercę. A rodzina mogła w końcu zamknąć tragiczny rozdział w swoim życiu. Poczuć, że sprawiedliwość jednak istnieje. Mimo, że trzeba było na nią długo czekać. Sprawa Mirosława C. powinna być przestrogą dla zbrodniarzy. Nierozwiązane śledztwa z przeszłości nie są zapominane. One czekają na rozwój nauki, na rozwój metod śledczych, by kara za popełnione zbrodnie mogła dosięgnąć sprawców. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka mojego podcastu. Zapraszam na kolejne historie kryminalne, które niedługo pojawią się na kanale.